Dalej się bawią wszyscy, dalej się wszyscy bawią. No witaj kolego, koleżanko. Dalej siedzę w krzakach. No i kolejne rozmyślanie mnie nadeszło. Oj. Tych rozmyślań w krzakach mam chyba za dużo. Mnie głowa rozboli pewnego razu pewnie. Tu zrobiło się troszeczkę ciemniej. W cieniu zawsze chłodniej i przyjemnie tak przy wodzie. Och, jak to wszystko pięknie wygląda. Mimo tych zwalonych konarów i braku miejsca do łowienia ryb. Ale to przecież nie szkodzi. Nie musimy łapać. Niech sobie żyją. Same się zorganizują. O, Titanic mój walnął w brzeg. Tak to wszystko pięknie tutaj wygląda. Przeźroczysta woda, widać dno. Nie spotkałem raków, to znaczy, że tutaj pewnie za dużo ludzi chodziło i się wystraszyły. Woda zbyt brudna. Mimo to jest przeźroczyście. I taki przypadek mnie spotkał. Prosi mnie kolega, taki przyszywany kolega. Słuchaj Peter, a może byś skoczył tu do sklepu, ten piwo nam zabrakło. No, nie byłoby problemu, nie? Oddam ci za paliwo. No i tu się zaczyna problem. Nie chcę pieniędzy za paliwo. Ale 10 minut do sklepu, 10 minut z powrotem, a mógłbym sobie posiedzieć na takim właśnie miejscu, podziwiać przyrodę, podziwiać te widoki, chlupać się letko w wodzie. No i ile dla ciebie to kosztuje? Bo dla mnie to jest bezcenne. Mówię, weź plecak, dam ci mój, 3 kilometry sobie podejdziesz ze śpiewem, 3 piosenki, jesteś. Nie musisz mi dawać na paliwo, kupisz sobie piwko za to. No, ale to są ludzie wygodni, nie ja, to kto inny. Dziwne to dla mnie. No, ale szkoda marnować czasu, takiego czasu. Ale tak naprawdę to pojechałem wieczorem, kupiłem tam 3 zgrzewy piwa. Masz ode mnie, sorry za to, że nie mogłem, wytłumaczyłem raz jeszcze, jak to u mnie wygląda z mojego punktu widzenia. Nie musiałem nic mówić. Te 3 piwka wystarczyły, zgrzewki. Dla mnie to żaden koszt, a dla niego kupę szczęścia. No ale co ja tak chciałem jeszcze wspomnieć o tym sprzątaniu lasu. Łażę, zbieram te butelki. Mam nawet dzisiaj, teraz przy sobie worek. Ale nic tu nie ma, nie widzę. Przeważnie pod koniec jeziora wszystkie butelki się zbierają. No nie teraz. Tu jest fajnie, ładnie, czysto. Może ktoś wyłowił wcześniej przede mną. No ale ja bym był za tym, żeby jednak odbierano od nas śmieci bezpłatnie. Bezpłatnie odbierano. Na przykład worki, tak jak jest do tej pory. Tak jak do tej pory w kubły, butelki, puszki, segregacja. No nie ma problemu, fajnie by było. Ale żeby odbierali bezpłatnie. Nie trzeba byłoby płacić za nie podczas wywożenia. Znaczy, no, na wywóz śmieci. Fajnie by było, gdyby zapłacić za nie w sklepie. Nie jeden by się wtedy zastanowił. Nie wiem, tak przeliczałem sobie najdroższe śmiecie, utylizacja, ile kosztuje. Tam było kiedyś jakieś 2000 za tonę, nie? No to za taką odśmietany to 1 grosz, bo się chyba nie podzieli, a nawet 2 grosze niech biorą. W sklepie. I tak na tych kasach jest tyle tych dodatków, że ten koszt za tą śmietankę można by było zapłacić od razu. No tak samo na przykład z butelką, z puszką przy zakupie sobie zapłacimy tyle, co waży ta puszka, jej koszt utylizacji całkowity od początku do końca. No i wtedy śmieci zabierają nam za darmo. No dobrze, ale ubrania, buty. No za buty załóżmy, według wagi zapłacimy 2 zł więcej.
ktoś kupi tanie buty za tam za 20 zł, to zapłaci 22 zł, a ktoś droższe za 200, no to zapłaci 202 zł. Chodzi o to, że może je później wyrzucić nawet do sąsiada, nie ma problemu, jak jego kosz jest pełny. Przecież to i tak odbiorą wtedy za darmo, a za śmieci już zapłacił przy zakupie. No bo bez sensu jest takie na przykład jeżdżenie. No, na przykład Marian. Jak on to wszystko tak dobrze poukłada, to co 3 miesiące wystarczyłoby przyjechać do niego, ale płaci jak każdy, jak ten co szczupkiem ma i ubija, nie? No to jest trochę nieuczciwe i niesprawiedliwe mi się wydaje, a mogłyby odbierane być właśnie bezpłatnie. Dodatkowo mogłyby być stać te kubły częściej. Wówczas nie musiałaby gmina dokładać, tylko my przecież już zapłaciliśmy za wywóz tego opakowania po produkcie, więc można by było wyrzucić nie do lasu, a do kubła na śmieci, czy tam w wyznaczonym miejscu. No w taki sposób byłoby nam chyba prościej, lepiej. Nawet niech podniosą sobie tą cenę, bo to te 2 grosze to bez przesady, nie? Co to za pieniądz? Czy nawet 2 złote, chyba piwa za to nie kupisz. No nie wiem, puszka od piwa kosztowałaby 5 groszy drożej. Mówię, napoju, sorry. I wówczas nie musiałbym się szlajać po krzakach i zbierać butelek, puszek, reklamówek starych. Fajnie by było. Wszędzie czysto. Tylko kto na to wpadnie? Ja, płynąc sobie ku kajaczkiem i myśląc, jakby to wszystko ładnie, pięknie poukładać. Płynę dalej. Jak coś mi wpadnie do głowy, to zaraz ci powiem. Może ty jesteś bardziej ogarnięty niż ja. Zadzwonisz w te i owe miejsce, bądź napiszesz e-maila, do kogo trzeba. I może trzeba by było się nad tym zastanowić. A może ten pomysł jest prawdę głupi taki. No ale fajnie by było, żeby było wszędzie czysto. Co jeszcze mi przyszło do głowy? No, jak widać, jestem taki dziwak. Ale się tym nie przejmuję. I tak jak chodzę sobie, widzę kogoś obcego, z przyzwyczajenia tą głową macham, dzień dobry mówię. No to też jest takie, bo ludzie się dziwnie na mnie patrzą, ale większość ładnie odpowiada. Nawet potrafi ze mną zagadać. No to miłe, miłe z ich strony. Sam zagaduję, jak nieraz pójdę do jakiegoś butiku, jak idzie, co słychać. No przecież to też jest taki przedsiębiorca, też jest taki zatrudniony samo. No jak mu idzie, czy dobrze, czy źle. Nieraz opowiadają o swoich problemach, jak ich tutaj męczą z każdej strony. Ale raz ładnie opowiadają, że idzie. Ale przeważnie to narzekają. Ale samo to, wystarczy być miłym dla drugiego człowieka, który przechodzi przez ulicę, a tym bardziej będąc na biwaku. Tak jak ja. Dlaczego mam komu innemu na biwaku nie powiedzieć dzień dobry, siemanko, czy co słychać, jak leci upał, czy tam fajny deszcz. Fajnie jest i polecam taki eksperyment przeprowadzić na sobie. Powiedz komuś dzień dobry, ciekawe czy odpowie. A też będąc u pewnej pani masażystki, o nie, fizjoterapeutki, bo mnie od tego malowania strasznie łokcie bolą, mięśnie, sam nie wiem co jeszcze. No i też zapytałem, jak to u niej, co słychać, jak się rozwija, czyj to pomysł. No i fajnie opowiedziała mi tą historię swoją. Nie wiem, czy każdemu opowiada, ale ja usłyszałem ciekawe rzeczy. No, że jakby miała pracować u kogoś, no to rzeczywiście zarobiłaby. No, powiedziała, że tyle zarobiła, że jak dostała wypłatę, to się popłakała. Nie dość, że codziennie od rana do wieczora, bo tu musiała dojeżdżać, czasu dla siebie nie miała za wiele, zaangażowała się,
bo młoda, chciała wszystkim pomóc, jak tylko potrafiła, no ale wypłata była tak skromna, że na paliwo jej prawie nie starczyło. Więc postanowiła założyć swoją działalność. No i jakoś mówi, że idzie. Nie jest to łatwe. Trzeba z klientami, ale młoda, komunikatywna, dobra w fachu, cały czas się doszkala. No to naprawiając mnie tam od tyłu tymi młotkami, żartuję, no to pomyślałem się, że czemu nie. Zrobiła co ten, wytłumaczyła mi, co powinienem robić, co nie. Fakt, że się garbię, no to mam się przestać garbić. Wytłumaczyła, dlaczego lepiej tak, a tak. No i dla mnie to była cenna rada, cenne doświadczenie, bo nigdy u takiej osoby nie byłem, a pewnie bym obcej raczej nie zaufał, ale to też nie była specjalnie moja znajoma. Po prostu polecona. A i tak się fajnie rozmawiało, jak się weszło. Także ucieszyłem się z takiej wizyty. Zadowolony z tego, co zrobiła. Przyszło do płacenia. Powiedziała cenę. Tak sobie myślę, Boże, dziewczyno, bierz więcej. No ale ja rozumiem. Jest tak, jak jest. Nie wszyscy mają pieniądze. No ale nie musi być też dla wszystkich. Zapłaciłem podwójnie. Bo pomyślałem, że no chciała wydawać. Nie. Mówię na rozwój firmy. Życzę powodzenia, do widzenia. Może w przyszłym roku jeszcze raz wpadnę. Jak będzie miała czas. Bo ciężko. Ciężko wcisnąć się tam do niej, do grafika. No jest dobra i tyle. No ale chciałem powiedzieć, że warto doceniać ludzi, którzy są zaangażowani, żeby oni poszli wyżej. Nie mówię, że będę u niej pracował, chociaż kto wie, że zatrudni mnie do sprzątania albo zbierania papierków na jej prywatnym parkingu. Bo nie wiem, jak jej pójdzie. Mam nadzieję, że się utrzyma. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jest młoda, energiczna. I chyba była pierwszy raz na Woodstocku. I co by tu powiedzieć takiego, co by zadowoliło każdego? Piękne ryby. Pod wodą oczywiście. Ludzie są tutaj coraz milsi, coraz bardziej sympatyczniejsi, coraz bardziej zaradni. Idą w zdrowie. No po tym wszystkim, co się w szpitalach stało, że nie było miejsca, każdy szukał innych rozwiązań. I dobrze, aby im pomagało. Nie mówię, jak punktura, masaże, ziołolecznictwo. Czy to wyleczy na 100%? Nie wiem. Czy zaszkodzi? No raczej chyba nie, jak jest głową zrobione. Chociaż może pomóc. Zawsze to da jakiś czas, aż ten lekarz nie przyjmie. Miejmy nadzieję, że dobry, ale nie narzekajmy. Coraz mniej ludzie narzekają. Narzekają jak zawsze, ale mniej. Bardziej są weseli, uśmiechnięci. Jest czyściej. Zdarzają się wyjątki, ale wszędzie się będą zdarzać. Miejsca są coraz piękniejsze. Albo ja się starzeję i wszystko mi się podoba. Albo rzeczywiście tak jest. Polecam takie kajakowe wyprawy na tą godzinkę, dwie, trzy. Naprawdę za grosze. Tak przeliczając, rzeczywiście ile taka przepływka daje, to naprawdę jak za darmo. To jest ten mój ulubiony relaks. Dobrze, żebym jeszcze z wiatrem wrócił, nie? Jesienią tu musi być ładnie. No ale nie jesienią, to już będę w Irlandii. Cóż na to poradzić. Dodatkowo jeszcze chciałem zauważyć, że jak ktoś nie widział, jak się dziwnie zachowuje,
No to niech się nie dziwi, to byłem ja. Idzie para, chłopak zawalony śpiworami, plecakami, torbami. Dziewczyna też. I ta też dziewczyna mówi, że jej ręce drętwieją. I tak mi minęli, bo szybciej szli, a ja tak człapiak, to człapak taki. Ja mówię, pomogę. Się patrzą na mnie. Daj, pomogę, to ci ręka odpocznie. Sobie przełożysz drugą, druga ci odpocznie. Gdzieś tam wam doniosę, powiedzcie, gdzie skręcacie. Bo ja wam powiem, gdzie skręcam, to jeżeli się rozejdziemy, zawsze to parę metrów spokoju. No patrzyli się na mnie. Dziwnie. Ale dała mi to. Widocznie było ciężko, rzeczywiście. No i tak poniosłem te bagaże trochę. Dziewczyna odpoczęła, podziękowali, ja miłego dnia pożyczyłem i sobie poszłem w drugą stronę. Ot tak. Obcy. A co to mi korona z głowy spadła? A i mają dobre doświadczenie, może komu innemu pomogą. No albo będą się dziwić do końca życia, jak on to mógł zrobić. No tak to jest, nie? Jak mnie widziałeś, jak to robiłem, to nie dziw się, to ja, Peter. Coś tu się nawet podpisałem, żebym jakbym zapomniał. Chciałbym zakończyć te swoje rozważania. Takie przemyślenia. I cicho sobie płynąć. W sumie nikogo tu nie ma. Tam łabędzie dwa. Tam rower wodny. Kaczki. Trzymaj się. Może się spotkamy po wakacjach. A może jeszcze w czasie. U mnie piękne niebo. Samoloty tylko poprzecinały. No jest super. Życzę ci miłych wakacji. Jak jeszcze nie byłeś. Zazdroszczę. Jak byłaś na lepszych. Gdzie może być lepiej, jak nie u nas? Powodzenia. Na razie.